Rozdział trzeci matka Joanna od demonów. Moja mama Joanna, nazywana przez wszystkich Aśką, jak i jej brat Grzegorz Junior, zwany Gogusiem, zaraz po ukończeniu ośmioletniej edukacji podstawowej, wylądowali w szkołach z internatami. Mama w szkole plastycznej we Wrocławiu na kierunku fotograficznym wujek w technikum rolniczym w Stoku, specjalizacja ogrodnictwo. Tak sobie umyśliła babcia, a dziadek wyraził na to zgodę, czyli swoim zwyczajem po prostu wzruszył ramionami. Oczywiście łożył na edukację potomstwa, bo po pierwsze miał na to, a po drugie, myślenie o dzieciach mógł sobie darować na ładnych kilka lat. W internacie moja mama, która znała już smak alkoholu i papierosów, trudno żeby nie, skoro w jej rodzinnym domu pili i palili wszyscy. Poznała też dość szybko przyjemności płynące z cielesnego obcowania z płcią przeciwną. Wszelkie deficyty, z którymi wyszła z rodzinnego domu, głównie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa, próbowała zrekompensować sobie wikłając się w liczne, gówno warte miłostki. Mama była śliczną dziewczyną, ładniejszą nawet niż babcia kundzia w jej wieku. Bezpruderyjna, rozrywkowa, oryginalna w sposobie ubierania się i w sposobie bycia, przyciągała do siebie chłopaków jak lep muchy, a każdego z nich kochała miłością gorącą, namiętną i patologicznie zaborczą. Do tego stopnia, że gdy wyczuła najmniejszy spadek zainteresowania swoją osobą, gotowa była zabić siebie lub jego, a jeszcze lepiej i jego i siebie. Na szczęście jej choleryczny temperament, jak szybko wybuchał, tak szybko stygł. Po dramatycznym przeżyciu kolejnej miłosnej porażki, samobójczo-morderczych myślach, prośbach, groźbach i zanoszeniu się spazmatycznym płaczem, trwającymi zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin, matka była gotowa na nowy związek. Z czasem jednak stało się tak, że chętnych było coraz mniej. Ci, którzy mieliby ochotę na przeżycie upojnych chwil w ramionach ognistej panienki, zwyczajnie zaczęli się jej bać. Tym zaś, którzy nawet gotowi byliby na związek, jakiego oczekiwała matka czyli coś trwalszego i poważniejszego trochę przeszkadzało, że miał ją co drugi bliższy lub dalszy kolega. Ale mama nie była żadną rozpustnicą czy inną wywłoką lekkich obyczajów. Ona po prostu chciała kochać i być kochaną w jedyny sposób, jaki znała. Pierwszym chłopakiem matki był Robercik, kolega z klasy. Robercik był inteligentny, zdolny i bardzo, bardzo śliczny. Mama wyrwała go na jednej z pierwszych lekcji polskiego podczas omawiania epoki średniowiecza przez nauczycielkę ojczystej literatury. Chłopak, poproszony o komentarz do utworu Legenda o świętym Aleksym, z wielkim przejęciem sławił pobożność i niezłomność owego męża, zmierzając najwyraźniej do pochwały jego ascetycznych wyczynów. Mm. Bez przesady zaprotestowała w ten czas niepytana przez nikogo matka. Ja rozumiem męstwo, odwaga, a nawet poświęcenie życia dla słusznych idei, ale ten akurat koleś, jak mu tam Aleksy, to jakiś kliniczny świr nadający się do leczenia zamkniętego. Były w średniowieczu zakłady psychiatryczne, pani profesor? – Co masz na myśli, Asiu? – zapytała nauczycielka, a jej mina nie wróżyła niczego dobrego. Facet dostaje za żonę piękną dziewczynę, córkę jakiegoś ważniaka, ale tuż przed skonsumowaniem małżeństwa daje nogę. Mało tego, przykazuje jej życie w cnocie i ascezie. A jakim prawem ja się pytam? Oszukał dziewuchę, ośmieszył przed całą wsią i pewnie jeszcze zakłół w pas cnoty. Jeśli on sam wolał od fajnego, wygodnego życia leżenie w rynsztoku i czerpanie jakiejś niezdrowej przyjemności z wylewania na niego pomyj, jego wola. Tylko że ja, przepraszam, co to jest? E, myślę, że diagnoza nasuwa się każdemu sama. E, tobie się nie nasuwa, Robercik? Nauczycielka, poza sponsowieniem na twarzy, chwilowo nie była zdolna do żadnej innej reakcji. Robercik natomiast wyglądał, jakby na niego nagle spłynął duch święty. Ten pilny i zdyscyplinowany uczeń nie był przyzwyczajony do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków, a zagadnienia typu co autor miał na myśli zawsze idealnie zgadzały się z poglądem nauczycielki. Teraz jednak patrzył na moją mamę szeroko otwartymi oczami, jednocześnie rzucając lękliwe spojrzenie w stronę pani profesor. Wyraźnie bił się z myślami. Przyznać rację koleżance? Dostać pałę i stracić opinię najlepszego polonisty w klasie? Czy zacząć beczeć jednym głosem z nauczycielką? Dostać piątkę, utrzymać swój dotychczasowy status, ale na zawsze pogrzebać szansę na zostanie bohaterem w oczach tej dziewczyny. Nasuwa mi się, odparł w końcu, wyprostował się, a jego oblicze pojaśniało blaskiem spodziewanej chwały. E, nasuwa ci się, Robercik? "Jesteś pewien, że ci się nasuwa?" spytała groźnie nauczycielka, która w czasie trwania wewnętrznego monologu Robercika odzyskała zdolność mówienia. "Tak jest, pani profesor. Z całą pewnością mi się nasuwa." zameldował, jak żołnierz na służbie. "Wobec tego dwuja. Ty, koleżanko też i oboje za drzwi." Wyrzucani za drzwi młodzi, gniewni i piękni. Natychmiast załapali do siebie gorącym uczuciem i wrócili już na lekcję. Mama zaprosiła kolegę do internatu, a ponieważ jej współlokatorki były jeszcze w szkole, korzystając z tego faktu w ramach słusznej idei, skonsumowali to, co nie było dane skonsumować Aleksemu i jego nieszczęsnej małżonce. Był to dla nich obojga ten pierwszy raz, który potężnie scementował ich miłość. Stali się niemal nierozłączni. Mama zaczęła odwiedzać swojego chłopaka w domu, nawiasem mówiąc, bardzo dobrym i bogatym. Przywoziła go też w swoje rodzinne strony. Z czasem jednak zaczęła dochodzić do niepokojącego wniosku, że kocha Robercika o wiele bardziej niż on ją. Chłopak przekonywał ją, jak potrafił do temperatury swoich uczuć, niewiele to jednak dawało. Sam pod sobą kopał dołki, nie umiejąc dyplomatycznie odpowiadać na pytania. Moją mamę bowiem interesowało wszystko. Co jadł, jak spał, co mu się śniło, co oglądał przed zaśnięciem w telewizji. Jak mogłeś, kipiała oburzeniem. Gdybyś naprawdę mnie kochał, obejrzałbyś orzenek Gogola, a nie jakiś durny, płytki kryminał pretensje miała także o to, że jadał rzeczy, których ona nie lubiła, yy, słuchał muzyki, która kompletnie jej nie pociągała, nosił ciuchy w mało jej zdaniem interesujących kolorach. Każde tego typu wykroczenie traktowane było przez nią jak zdrada i ewidentna oznaka braku miłości. Miarka się przebrała, gdy chłopak postanowił uczyć się gry na gitarze i zamiast gitary klasycznej, jak mu kazała Wybrał elektryczną. Urządziła mu wtedy tak karczemną i przykrą awanturę, że rodzice Robercika zabronili mu się z nią spotykać. Zwłaszcza, że była to awantura w ich własnym domu. Dziewczyna z ogromną pogardą potraktowała fakt, że śmieli mu czegokolwiek zabraniać. Nabluzgała chłopakowi od świętych Aleksych i przestała się do niego odzywać. Jej uczucie do Robercika trwało jeszcze do południa następnego dnia. I tyleż samo trwało jej cierpienie po tej stracie. Kolejną z istotniejszych miłości mojej mamy, bo nad drobiazgami nie będę się rozwodzić, był Andreas. Andrzej, ale tak go nazywała mama. Był on przeciwieństwem Robercika. Może mniej ładnym, ale za to zdecydowanie bardziej męskim i z fantazją. Andreas nosił długie, artystycznie potargane włosy, irchową kurtkę z frędzlami na plecach, kolorowe apaszki pod szyją i spodnie tak obcisłe, że aby zapiąć w nich suwak, musiał używać kombinerek. Przytulał mamę gestem władczym, zdecydowanym i był od niej o kilka lat starszy, życiowo doświadczony pod każdym względem. To on właśnie zrobił z niej koneserkę dobrych trunków i papierosów z Peweksu, wyrafinowanych igraszek miłosnych, nauczył palić trawkę oraz uświadomił jej istnienie punktu G. Za Andreasem, mama gotowa była pójść w ogień i w pewnym sensie robiła to systematycznie każdego dnia. Trochę ucierpiała na tym jej nauka, ale inteligencja odziedziczona po babci kundzi oraz wyuczona od dziadka zdolność do manipulowania otoczeniem, w tym przypadku nauczycielami, pozwoliły jej na utrzymanie średniej ocen z przedmiotów ogólnych w okolicy trzech. Osiągnięciami z przedmiotów zawodowych jak zawsze biła wszystkich na łeb. Im bardziej była zakochana, im większego miała kaca po wieczornej balandze, tym lepsze i bardziej wyrafinowana robiła fotografie. Szkole zależało na takich perełkach jak ona, więc nawet jeśli zdarzało się jej mieć jakieś zagrożenie z matmy czy fizyki, dostawała kolejne, nigdy niekończące się szanse. Jej nowy ukochany był świeżo upieczonym absolwentem tej samej szkoły, ale innego kierunku był artystą-malarzem. Ich związek trwał około roku i przez ten czas mami podobało się w Andreasie absolutnie wszystko. Ale gdy zaproponował przekształcenie ich pary w trójkąt z uwzględnieniem jej ówczesnej najlepszej koleżanki, w jednej chwili owo wszystko podobać się jej przestało. Widać bardzo mocno to przeżyła, bo dramat po rozstaniu z nim y, trwał całe dwa dni i jedną noc. Kolejnym mężczyzną życia mojej mamy był facet, który miał żonę, dwoje dzieci, czterdziestka na karku i był nauczycielem rysunku w jej własnej szkole. Zaczęło się od burzy z piorunami w sensie dosłownym. Była akurat wczesna wiosna czas, gdy wszystko się budzi do życia łącznie z estrogenem i testosteronem. Mama miała oddać nauczycielowi jakieś zaległe rysunki, a że akurat wtedy nie miała z nim zajęć wpadła po prostu do jego klasy po zakończeniu lekcji. Była to w owym dniu ostatnia lekcja i dla niego, i dla niej. Siedzieli obok siebie przy nauczycielskim biurku, łeb w łeb, udo w udo, oddech w oddech. Mama przedstawiała kolejne rysunki, objaśniając dodatkowo swoje artystyczne wizje. Za oknem, z minuty na minutę, zrobiło się całkiem ciemno. Walnął piorun, zawył wiatr, i w klasie otworzyły się jednocześnie wszystkie okna. Przerażona mama przylgnęła trzęsącym się jak osika ciałem do profesora i wtuliła twarz w jego pierś, widoczną spod rozpiętej na trzy guziki koszuli. On też się w pierwszej chwili przeląkł, no bo kto by się nie przeląkł, kiedy tak nagle i niespodziewanie je butło. W chwili tak razem, w chwilowym szoku, który powoli zaczął przeradzać się w Całkiem inne uczucie. On, gdy już wróciły mu zmysły, poczuł na swoim torsie jej jędrne piersi, a także jej udo pomiędzy swoimi udami. Ona natomiast poczuła zapach męskiego potu, zmieszanego z upojnie woniejącą wodą kolońską oraz jego rosnące emocje nieco powyżej swojego kolana. Później nastąpił moment wahania czy pozostawić sprawę w takim kontekście w jakim do niej doszło czy też nadać jej ten nowy który właśnie się lęgnął pierwszy gest zrobił on przytulił matkę jeszcze mocniej i za pomocą dłoni w sposób który ciągle jeszcze mógł wyglądać na przypadek zaczął sondować jej pogląd na sytuację wziął ją na biurku kompletnie nie zważając na to że ktoś mógłby wejść od siła natury Nikt jednak nie wszedł ani tym razem, ani żadnym kolejnym, bo profesor po prostu zaczął zamykać drzwi na klucz. Zdaniem mamy nie był on okazem męskiej urody szczupły dosyć drobny z twarzy, raczej przeciętna, ale tylko z twarzy. No popatrz, jak to pozory mogą mylić rzuciła wnioskiem, gdy opowiedziała mi tę historię. Ta miłość również nie przetrwała roku, mimo iż oboje byli sobą bardzo usatysfakcjonowani. No bo wiesz, skomentowała mama: Jak się już coś w życiu człowieka fajnego zacznie dziać, to nagle jak nie urok to sraczka albo żona kurde w dupę. Sprawa miała dość nieprzyjemny finał. Otóż rozeznana w końcu w sytuacji żona profesora wpadła któregoś razu do szkoły i nakładła poryju najpierw jej, a potem jemu. Konsekwencje z urzędu poniósł tylko on. Błyskawicznie wywalili go z roboty. Matka, jako jeszcze niepełnoletnia, przysięgła w obliczu dyrekcji szkoły, że nie zrobi z tego żadnej afery. I to w zasadzie wystarczyło. Szkole, bo mamie nie. I jeszcze tego samego wieczoru zaczaiła się pod klatką bloku, w którym mieszkał jej kochanek i nakładła po ryju jego żonie. Chcąc nie chcąc, pod koniec nauki w szkole plastycznej mama musiała szukać sobie nowych terenów do miłosnych podbojów. Nawet nie tyle w sensie terytorium, co środowiska, bo w tym, w którym obracała się dotychczas, raczej nie było już w czym wybierać. Mama jednak miała swoje ambicje i zazwyczaj nie schodziła poniżej pewnego poziomu. Oczywiście na trzeźwo, bo po pijaku kochała namiętnie wszystkich i zawsze bardzo marzył jej się mąż artysta. Zatoczyła więc nieco szerszy krąg i zaczęła się przyglądać facetom spoza dziedziny sztuk wizualnych. Pewnego jesiennego wieczoru, ciepłego i bajecznie kolorowego, matka upatrzyła sobie mojego ojca i natychmiast zarzuciła na niego sidła. Tatuś był wówczas aktorem rewiowym, tańczył, śpiewał i był w tym naprawdę świetny. I tego właśnie urokliwego wieczoru przyjechał do wrocławskiego teatru na gościnne występy ze spektaklem muzycznym, który w owych czasach miał bardzo duże powodzenie w całym kraju. Tam właśnie wypatrzyła go moja matka. Po zakończonym przedstawieniu jakoś wdarła się na scenę, by obdarować tatkę bukietem pąsowych róż i zbyt namiętnym pocałunkiem jak na normalny hołd dla jego artystycznego kunsztu. Kwiecie mama nosiła na tego rodzaju wydarzenia zawsze – Ot, na wszelki wypadek. Jeśli wypadku nie było, wracała z kwieciem do domu, wstawiała je do wazonu i było na zaś, dopóki całkiem nie oklapło. Ale wracając do tematu, tatuś był tak bardzo zaskoczony i zauroczony jej gestem, nie grał bowiem żadnej ważnej roli w tym akurat przedstawieniu, że dosłownie w ułamku sekundy został śmiertelnie rażony piorunem miłości. Opowiadał mi potem... Nieraz zresztą jak bardzo się przeląkł, że nigdy już nie zobaczy pięknej, nieznajomej. Musiał się przecież rozcharakteryzować, przebrać, wydostać z garderoby, wyjściem dla aktorów, a był to czas o wiele dłuższy niż odebranie przez widza płaszcza z szatni i wyjście z teatru. Tatko spieszył się tak bardzo, że wybiegł na ulicę w butach z ostrogami i w scenicznej charakteryzacji. I jeśli spodziewał się natknąć w pierwszej chwili na kogokolwiek innego niż moja matka, był w ogromnym błędzie. Kompletnie go nie zastanowiło, czemu to właśnie ona, jedna jedyna, wciąż jeszcze studiowała przy wejściu plakat ze spektaklu. Tatuś natychmiast porwał mamę na kawę, Bogu dziękując w duchu, że się nie opierała. W kawiarni poprosił o wazon z wodą na róże, które od niej dostał, i dopiero wówczas dostrzegł, że żadna z nich nie ma już swojego pąsowego łebka. Mama opowiadała mi, że przyglądając się ojcu z widowni, z coraz większym zainteresowaniem, nawiasem mówiąc, postanowiła tym razem zabrać się do rzeczy całkiem inaczej. Tego, że uda jej się ojca uwieść, była całkowicie pewna, ale zdecydowała kategorycznie zmienić, że tak powiem, modus operandi. Postanowiła mianowicie udawać niedostępną, a być może nawet nieśmiałą i niewinną. Wiosną przyszłego roku miała zdawać maturę, a ponieważ szkoła była pięcioletnia, oznaczało to dla niej mniej więcej tyle, że ów fakt zbiegnie się w czasie z ukończeniem przez nią dwudziestego roku życia. A to już zakrawało na staropanieństwo. Studiując w międzyczasie, oprócz lektur szkolnych, bardzo życiowo pożyteczną literaturę z gatunku harlekinów, matka utwierdziła się w przekonaniu, że tylko te panienki, które są w stanie przez jakiś czas utrzymać faceta na dystans, mogą liczyć na ich oświadczyny, a potem na pełnię małżeńskiego szczęścia. Tak więc. I jeszcze przed trzecim bisem ostatniego utworu, poprzysięgła sobie, że nie pozwoli się ojcu przelecieć wcześniej niż na drugiej randce. Mój tata był mężczyzną bardzo pięknym, o doskonałej, wysportowanej sylwetce i nieprawdopodobnie błękitnych oczach, które miałam szczęście po nim odziedziczyć. Ponadto był i jest bardzo miłym facetem, ciepłym, kulturalnym, taktownym. Wszystkie te cechy sprawiały, że z każdą minutą siedzenia naprzeciw niego w klimatycznej kawiarence, nie nad kawą, niestety, ale nad dubeltowym drinkiem, czyli wódką z kolą, gdyż w owych czasach nie znano innych receptur, zaczynała wymiękać. Z tego, co wiem od niej samej, kiedy ją naszło, zaczynała myśleć wyłącznie kroczem. Potrzeba przyjęcia między nogi aktualnego obiektu zainteresowania była tak przemożna, że. Niejednokrotnie czuła się wręcz bliska omdlenia. Rosło napięcie, rwał się oddech, napierdzielały jajniki. Podobno według literaturoznawców dokładnie taki sam syndrom miała jak z chłopów. Nie wiem skąd Reymont o tym wiedział i nie wnikam, ale rzeczywiście coś w tym jest. Co prawda doświadczyłam do tej pory czegoś podobnego tylko ze skurwielem czarusiem, ale doświadczyłam, więc nie mam prawa negować podobnych rzeczy. Wracając do tematu, jeszcze tego samego wieczoru mama wylądowała statą w hotelu, w którym agencja teatralna wykupiła aktorom nocleg. Mama po raz pierwszy w życiu spotkała faceta, który nie tylko był całkiem dobry w pościeli, ale był również dżentelmenem w każdym celu, troskliwym, uprzejmym, nadskakującym. A gdy się okazało, że pochodzą z tego samego miasta, ba, teoretycznie nadal oboje w nim mieszkają, uznali, że oto właśnie padli ofiarą przeznaczenia. W rzeczywistości padł tylko on. I to nawet może nie tyle przeznaczenia, co sprytnej intrygi swojej przyszłej żony. Rodzice pobrali się w drugiej połowie kolejnego miesiąca, więc mama do matury przystępowała już jako mężatka. Mieli do wyboru: zamieszkanie w kawalerce ojca, w dwupokojowym mieszkaniu jego matki, albo w dwupiętrowym domu babci kundzi. Wybrali tę trzecią opcję i zamieszkali na najwyższej kondygnacji. Pod nimi mieszkała babcia Kundzia, a niżej znajdowało się pomieszczenie, w którym pędziła bimber na własny użytek. Wódeczka w tym czasie była na kartki, a przydział był niestety niewystarczający. Babcia dorobiła do tego procederu szczytną ideologię, twierdząc, że sporządza nalewki lecznicze według własnej receptury <gryw> i rzeczywiście. Każdą pozyskaną flaszkę zaprawiała rozmaitymi dodatkami: a to łupiną z orzecha włoskiego, a to miodem to znów wyciągiem z młodych pędów sosny bądź kwiatostanem mniszka lekarskiego. Dolegliwości miała babcia tyle, że chcąc je wszystkie uczciwie wyleczyć za pomocą własnej produkcji medykamentów, musiałaby chodzić nawalona jak Messerschmitt od rana do nocy. I chodziła. Ja nie wiem, czy w takich okolicznościach babcia miała jakieś realne spojrzenie na świat, ale dzięki wieloletniemu praktykowaniu owej domowej medycyny sprawiała wrażenie, że jak najbardziej. Organizm po prostu na tyle się przyzwyczaił, że nie dawał żadnych typowych objawów, takich jak bełkotliwa mowa, chwiejność chodu czy jakiś ostentacyjny brak logiki w wyrażaniu myśli i postępowaniu. Gdy się okazało, że moja matka jest w ciąży, babcia natychmiast wzięła sprawy w swoje ręce. Podobno obie uznały, że jest na dziecko zdecydowanie za młoda, ale my, statusiem podejrzewamy, że powód był zupełnie inny. Najpierw weźmiesz kąpiel w ukropie, perorowała babcia, a zaraz potem przelecisz się czternaście razy po schodach od piwnicy po strych. I matka latała. Nie czternaście nawet, ale czternaście razy po czternaście bez skutku. Tatko był wówczas w trasie, więc obie kobiety mogły w sposób dowolny znęcać się nad nieszczęsną zygotą. Rady babci jednak nie przynosiły skutku, więc zaczęła wymyślać coraz bardziej ekstremalne rozwiązania. Na ostatnie z nich napatoczył się tata, który akurat wrócił z turne. Jego oczom ukazała się moja matka, stojąca na najwyższym dziewiątym szczeblu ogrodowej drabiny, usytuowanej na środku salonu. Aśka! Złaś natychmiast! krzyknęła na jego widok babcia i w tym momencie mama skoczyła na równe nogi. Wieczorem dostała krwotoku, nad ranem wylądowała w szpitalu, poroniła. Tata bardzo bolał nad stratą pierwszego potomka, zwłaszcza, że nie miał bladego pojęcia o początku jego istnienia. Dzisiaj oboje jesteśmy niemal pewni, że ojcem owej nieszczęsnej istoty musiał być inny mężczyzna, najpewniej nauczyciel rysunku. Kiedy mama zaszła w drugą ciążę, od biedy mogącą się nazywać pożądaną, zachowywała się już całkowicie inaczej. Ograniczyła alkohol i papierosy, zaczęła jadać owoce i warzywa, stała się tak wrażliwa na punkcie swojego stanu, że biedny ojciec przestał nadążać za jej zachciankami. Gdy nie był w trasie, bo kiedy był, mama wyręczała się jego najlepszymi kumplami. Jej zdaniem najlepszymi ofiarami do telefonicznego wyrwania w środku nocy były osoby młode, energiczne i w jakiś sposób zobowiązane do tego rodzaju poświęceń. Latał więc po czekoladę do nocnego sklepu Wiesław, latał pokorniczony z papryczką czyli Artur, zabijał się za dmuchanym ryżem w karmelu Konrad. Tak załatwiana sprawa miała jedną podstawową wadę: trzeba było co najmniej godzinę czekać na zrealizowanie zamówienia, co dla ciężarnej kobiety z zachciankami trwało niczym wieczność. Matka zaczęła z czasem napomykać, żeby tatko na chwilę zawiesił swoją teatralną karierę i zajął się nią. Kontrakt jednak obowiązywał i tymczasem nie było takiej możliwości. Dlatego gdy w drugim trymestrze ciąży matce przeszła ochota na fanaberie spożywczej i naszła na seksualne, nadal musiała liczyć wyłącznie na jego kolegów. Nie wiem, gdzie było wówczas ich morale. Zwłaszcza, że pierwszy z nich był żonaty, drugi poważnie zaangażowany uczuciowo, trzeci zaś studiował teologię. Mogę się jedynie domyślać, że pomoc najlepszemu koledze traktowali w sposób naprawdę priorytetowy. Rozdział czwarty No i jestem nie za bardzo pamiętam swoje najwcześniejsze lata życia. Nie wiem, czy były na tyle traumatyczne, że moja świadomość je po prostu wyparła, czy nie pamiętam, bo to zwyczajnie normalne dla dziecka poniżej czwartego roku. Moje pierwsze wspomnienie związane jest z mamą i tatą. Chyba tatą, bo do dziś nie jestem pewna, kogo wówczas zobaczyłam w jej łóżku. Tak się składało, że przez dość długi czas sikałam w majtki, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarzenie, które chcę opisać, jest nie tyle realnym, pełnowymiarowym wspomnieniem, co raczej retrospekcją fizycznych bardzo niekomfortowych odczuć. Było ciemno, więc chyba noc. Leżałam w swoim łóżeczku. Obudziło mnie przyjemne ciepło rozprzestrzeniające się od mojego krocza w dół ku kolanom i łydkom oraz w górę. Niemal po sam pas. Znowu zlałam się w majty. Znałam doskonale to uczucie i wiedziałam, że w bardzo krótkim czasie owa błogość zmieni się w dolegliwe odczuwanie zimna oraz pieczenie. Zawsze czekałam do ostatniej chwili, czyli takiego momentu, którego nie byłam już w stanie znieść, i dopiero wówczas biegłam do mamy, która przebierała mnie w suchą piżamę, bluzgając od najgorszych. Tak było i tej nocy. Gdy moje gacie zrobiły się lodowato zimne, a pupa zaczęła nieznośnie szczypać, udałam się do sypialni rodziców. Nikt jednak nie dostrzegł mojej obecności ani nie usłyszał mojego głosu. Na łóżku rodziców rozgrywały się bowiem rzeczy, których nie byłam w stanie ogarnąć czteroletnim umysłem. Mama była naga, na niej leżał również nagi, niezwykle w swych poczynaniach aktywny mężczyzna. Pomyślałam wówczas, iż ten ktoś robi mojej mamie krzywdę, ale gdy usłyszałam jej zduszony szept, którym domagała się, by nie przestawał y, cokolwiek by jej robił, poszłam z powrotem do siebie. Do rana już nie zasnęłam, choć piżama zdążyła całkiem wyschnąć, a pieczenie ustało. Zastanawiałam się, co takiego tatuś robił mamusi? Bo przecież nie mógł to być nikt inny, choć tatuś przecież powinien być w trasie. Y I czemu, mimo iż wyglądało na to, że ją krzywdzi, była taka zadowolona? Jak tylko się rozwidniło, znów pobiegłam do sypialni rodziców, spodziewając się upominku, które tatuś zawsze przywoził dla mnie ze swoich podróży. Tam jednak poza mamą nikogo nie było. Ułożyłam się grzecznie obok, wciąż jeszcze śpiącej mamusi, a gdy tylko otworzyła oczy, szeptem zapytałam o tatę. Jakiego tata? Co ty bredzisz? spytała mama, niezupełnie jeszcze przebudzona. Nie przyjechał? A co? odpowiedziała pytaniem na pytanie. No przecież widziałam go w nocy razem z tobą, odparłam, całkowicie zdezorientowana. Mama poczerwieniała, zbladła, następnie z całej siły uderzyła mnie w twarz. A to dla otrzeźwienia, żebyś już nigdy nie miała podobnych omamów, wyjaśniła. A co to są omamy, mamusiu? spytałam na tyle cicho, na ile mogłam zapanować nad swoim głosem i się nie rozpłakać. Omamy zazwyczaj mają takie małe wredne szczyle jak ty, które zamiast załatwiać się do nocnika, leją pod siebie. Wtedy pokazuje im się diabeł, rozumiesz? Kapuje. Odparłam i od tej pory, gdy zdarzyło mi się popuścić w majtki, zaciskałam oczy i zaczynałam odmawiać jedyną znaną na pamięć modlitwę, czyli Aniele Boży Stróżu Mój. A ponieważ już nigdy więcej nie niepokoiłam mamusi tego rodzaju problemem, nigdy więcej nie ujrzałam diabła. Gdy skończyłam pięć lat, zapisano mnie do przedszkola. Zaprowadzała mnie do niego mama, a odbierała babcia, bo o godzinie, o której należało dzieci odebrać, mama zazwyczaj y, źle się czuła. Leżała na sofie i już do końca dnia nie miała do mnie głowy, więc zostawałam u babci i u niej bawiłam się aż do wieczora. Gdy przychodziła pora spania, babcia prowadziła mnie na górę, kazała się myć i przebierać w piżamę. Kolację dostawałam do łóżka, żeby się nie szwendać po domu, bo babcia przynosiła lekarstwo dla mamy i dla siebie. Stawiała je na ławie obok sofy i kiedy wychodziłam umyta z łazienki, obie kurowały się w najlepsze. W moim pokoiku czekał już talerzyk z kromką posmarowaną masłem i kubek herbaty. Rano mama zazwyczaj bywała lekko roztargniona i czasem szłam do przedszkola z krzywo zapiętymi guzikami u bluzki w spodniach założonych tyłem naprzód lub wręcz na lewą stronę. Ale gdy któregoś razu nie włożyła mi w spodnie majtek i ja na swoje nieszczęście, niestety nie tylko ja, zauważyłam to przy przebieraniu się do leżakowania, postanowiłam ubierać się sama. Wieczorem wyjmowałam z szafy ciuchy na następny dzień i układałam na krześle, w takiej kolejności i taką stroną do wierzchu, jak miały być wkładane. W przedszkolu było fajnie. Miałam jakieś tam koleżanki, panie przez cały czas uczestniczyły w naszych zabawach i nigdy się nie zdarzyło, żeby całkiem zapomniały o moim istnieniu, jak mama czy babcia. Tatuś nadal jeździł po kraju z Rewią, ale w domu bywał regularnie przywoził mi z tych wojaży zabawki, mamie pieniądze i w ogóle zawsze było super. W czasie pobytu tatki w domu mamie nic nie dolegało chodziliśmy więc na spacery, do kina, na filmy dla dzieci, rodzice zabierali mnie na plac zabaw. Któregoś razu tata oznajmił, że wybiera się na przesłuchania do mającego powstać w jednym z warszawskich teatrów musicalu, planowanego z takim rozmachem, na jaki nikt w naszym kraju dotąd się nie poważył. Był tym bardzo podekscytowany. tą plany, marzenia, wizje. I mnie to bardzo cieszyło, ponieważ widziałam już tatusia tańczącego i śpiewającego na scenie, więc byłam z niego bardzo, ale to bardzo dumna. Tym razem jednak. Przedstawienie miało być o wiele większe. Z towarzyszeniem prawdziwej orkiestry i miały być fajerwerki. Tak to sobie wyobrażałam, bo słowo lasery zupełnie nic mi nie mówiło. Dopytywałam Tatkę w koło Macieju o szczegóły, a on z wielkim zaangażowaniem mi o nich opowiadał, zwłaszcza że byłam jego jedynym naprawdę uważnym słuchaczem. E, scena będzie taka wielka, że można by po niej jeździć samochodem. Mówił z zapałem, niewykluczone zresztą, że tak właśnie będzie. Ale jak one tam wiadą, tatusiu, po schodach? Dziwiłam się. Już nie nasza głowa w tym, córeczko. W prawdziwym wielkim teatrze są tacy fachowcy, którzy potrafią wszystko, nawet wjechać samochodem po schodach. Śmiał się ze mnie. W chwilach, gdy pewne rzeczy przewyższały moją zdolność rozumienia, zamykałam oczy i na różne sposoby. Próbowałam sobie je wyobrazić. I będziesz bardzo, bardzo sławny? Będę. Będą cię pokazywali w telewizji? Będą. Weź, nie rób dziecku wody z mózgu, skomentowała matka. Tańczysz już tyle lat, wyśpiewujesz te swoje trele, wyginasz się jak łoza, a nigdy cię jakoś w telewizji nie pokazali. Teraz pokażą, Asiu? Tata uśmiechnął się. Pełen wiary w swoje słowa. Zobaczysz! Albo i nie zobaczę. Co to jest łoza, tatusiu? spytałam zaniepokojona, bo skojarzyło mi się to z kozą, której raczej wolałabym nie kojarzyć z moim kochanym ojczulkiem. To takie bardzo giętkie drzewo, córeczko. Co to znaczy giętkie? dopytywałam. Takie jak twój ojciec, pospieszyła z wyjaśnieniem, mama, co zresztą nadal mi nic nie mówiło. Tatuś wstał i zaczął się przechadzać po pokoju z rękami w kieszeniach. Chodził tak i chodził, a ja wodziłam za nim wzrokiem i coraz bardziej kręciło mi się w głowie. Ubierz się ładnie, Agusiu, pójdziemy na lody, powiedział w końcu. Sami bez mamusi? Bez, odparł, popatrując na swoją małżonkę z podełba. To były najlepsze lody, jakie w życiu jadłam. Dziś już nie wiem, czy w istocie smakowały tak wyjątkowo, czy to mój tata sprawił, że tak je właśnie wspominam. Strasznie był wtedy zabawny, wygłupiał się, podśpiewywał kawałki ze swojego najnowszego spektaklu, do domu przyniósł mnie na barana. Potem zaczął się pakować, bo wcześniej rano musiał ustawić się w teatrze na zbiórce przed kolejnym wyjazdem. I znów wszystko wróciło do normy. Mama chorowała każdego popołudnia, babcia zaś wieczorami, za pomocą swoich tajemnych mikstur, próbowała ulżyć jej w cierpieniu. W tak zwanym międzyczasie chodziłam do przedszkola. Układ mojego dnia był na tyle stały i powtarzalny, że gdybym się wówczas znała na zegarku, co do minuty mogłabym określić następujące po sobie wydarzenia. Dlatego, gdy któregoś razu po powrocie nie zastałam mamy na sofie, poczułam lekki niepokój, babcia również. Aśka! wrzasnęła, rozglądając się po mieszkaniu. W kiblu jestem! dotarł do nas jej dziwnie zduszony głos. Usiadłyśmy z babcią obok siebie na sofie i czekałyśmy. A już myślałam, że ci się. zaczęła babcia na widok wyłaniającej się z łazienki mamy, ale natychmiast urwała. Matka była biała jak kreda. Jej włosy sterczały na każdą stronę, ledwo utrzymywała się na nogach. Przytrzymując się mebli, podeszła do nas wolno i usiadła obok. „W życiu już do ust nie wezmę tych twoich świństw” – oznajmiła. „No teraz toś mnie uraziła do żywego” – oburzyła się babcia. „Moje produkty są najwyższej klasy, bez chemii, i sztucznych dodatków, wielokrotnie destylowane”. – Co to znaczy destylowane? – spytałam. – To znaczy… – babcia odruchowo zamierzała mi odpowiedzieć, ale mama jej przerwała. – Cicho bądź! Gówniarzu, gdy dorośli rozmawiają! – zbeształa mnie. No więc byłam już cicho, żeby któraś z nich nie wpadła na pomysł, by mnie wysłać do swojego pokoju. – Nic innego, nie mogło mi zaszkodzić – upierała się przy swoim mama. Jak to nic? A bigos sprzed czterech dni? Skoro jadłam go przez trzy poprzednie i nic mi nie było, to i czwartego nie mogło mi się nic stać, odparła mama, moim zdaniem bardzo logicznie. A mój bimberek żłopisz od dnia, w którym się tu wprowadziłaś i co? Już miałam spytać, co to jest bimberek, ale ugryzłam się w język. Pewnie. Domieszałaś tam jakiejś naparstnicy czy innej wilczej jagody. A nie wiesz czasem po co? Irytowała się babcia. No, ja nie mówię, że specjalnie mogło ci się coś popierdzielić. Nic mi się nie popierdzieliło wrzasnęła babcia i wyszła obrażona. Poszłam do swojego pokoju i siedziałam w nim cichutko aż do wieczora. Gdy zaczęłam być głodna i na tyle zmęczona, aby dłużej. Nie myśleć o pustym brzuchu, postanowiłam pójść się umyć i położyć spać. W łazience natknęłam się na mamę, która klęczała nad muszlą i na zmianę to żygała, to kleła w żywy kamień. Przeraziłam się i pobiegłam po babcie. Chodź prędko! – poprosiłam. – Mama chyba umiera! Babcia również się przeraziła, złapała za jakąś flaszkę z ciemnobrązowym płynem i pobiegła za mną na górę. Mama leżała na sofie z odchyloną do tyłu głową, ręce i nogi zwisały jej bezwładnie jak uszmacianej lalki. Przyniosłam ci nalewkę na orzechu włoskim. Napij się dobra na żołądek. Babcia podstawiła mamie pod nos odkręconą butelkę, wskutek czego mama nawet nie zdążyła się podnieść, Żygnęła tak, jak leżała. Nic z tym, w cholerę. Warknęła cicho, choć pewnie wolałaby krzyknąć. Babcia zakręciła butelkę, odstawiła na ławę i poszła do kuchni po ścierkę. Dużo sprzątania nie miała, bo i mama nie bardzo miała czym żygać. Już nie była na mamę zła, była porządnie przejęta. A może ten twój mężuś ci czegoś nalał do flaszki, żebyś nie popijała, jak go nie będzie? Hm? Rzuciła podejrzanie. Owszem, przyznała mama, nalał mi ale nie do flaszki. Jestem już prawie pewna i za to uduszę skurwy syna, jak mi się tylko na oczy pokaże. Babcia przez chwilę patrzyła na mamę w milczeniu, po chwili jednak jakby ją olśniło. Idę po rabinę, oznajmiła. Zgłupiałaś? Zaprotestowała mama. Zabiję się, nie mam już osiemnastu lat. Agniesiu, nalej do wanny gorącej wody i wsyp soli, dużo soli, najlepiej całą torebkę. Muszę twoją mamę wykąpać, rozkazała babcia, a ja się poleciałam spełnić jej polecenie. Bardzo się o mamę martwiłam. Nie rozumiałam też, czemu tata miałby jej czegoś dolewać do lekarstw. Przecież nie mógł chcieć zrobić jej czegoś złego. Mój dobry, kochany tatuś. Nie, to było niemożliwe. Uznałam w końcu, że musiałam coś źle zrozumieć. Gdy wanna była niemal po brzegi pełna ukropu, zameldowałam o tym babci, a ta ostrożnie zaprowadziła do łazienki mamę i zamknęła drzwi. Nadstawiłam ucha. Ciekawa dalszego rozwoju wypadków. No że kurwa mać! Rozległ się po chwili nadzwyczaj donośny krzyk mojej rodzicielki. Chcesz mnie ugotować żywcem? Właśnie dyskutuj, odparła babcia i po chwili usłyszałam gwałtowny chlup od wody oraz regularne pojękiwania mamy. Ta kąpiel trwała bardzo długo. Na tyle długo, że całkiem odechciało mi się jeść. Za to bardzo, ale to bardzo zachciało mi się spać. Położyłam się do łóżka bez mycia, ochlapałam tylko twarz przy zlewie w kuchni i Dopóki nie zmożył mnie sen, w intencji wyzdrowienia mamy odmawiałam w koło Aniele Boży, stróżu mój. Na drugi dzień, gdy wróciłam z przedszkola, mama siedziała przy stole w kuchni i wcinała ciastko z kremem. Wielkie, różowe i puchate. E, w lodówce jest drugie dla ciebie, powiedziała nie podnosząc wzroku z nadtależyka. No, to było coś zdecydowanie nowego. Wzięłam swoje ciastko, usiadłam naprzeciw mamy i z ogromnym zapałem przystąpiłam do jedzenia. Już ci lepiej? spytałam. Nie, gorzej, odparła, czym wprawiła mnie w wielkie zdumienie, bo wyglądała na o wiele zdrowszą niż zazwyczaj o tej porze dnia. Nie dopytywałam, co ma na myśli, żeby się nie zezłościła. Jadłam w milczeniu, ona też. Potem, jak zwykle, poszłam się pobawić do siebie, mama zaś bez celu snuła się po wszystkich pokojach. Wieczorem przyszła babcia, nie miała ze sobą żadnych lekarstw, tym razem przyniosła ocet i pieprz. Weszła z tym wszystkim do łazienki i odkręciła wodę. Jeszcze trochę i zacznę podejrzewać, że masz mnie zamiar ugotować i zeżreć skomentowała jej poczynania mama. Musztardę też masz ze sobą? Nie pierdziel aśka, tylko właź do wanny! Rozkazała babcia, a mama całkiem posłusznie zrobiła, co jej kazano. Podobny rytuał miał miejsce co wieczór. Zmieniały się tylko przyprawy. Babcia wykąpała mamę chyba we wszystkim, co miała u siebie w kuchni: w cynamonie, gałce, muszkatołowej, ostrej papryce, majeranku i na parze z kilku torebek kminku. Tak mijał dzień za dniem, wieczór za wieczorem. Ja oczywiście, jako dziecko, uznałam, że tak po prostu trzeba. Przyzwyczaiłam się do tych praktyk na tyle, że przestałam podsłuchiwać pod drzwiami Łazienki i dopytywać o stan zdrowia mamy, zwłaszcza, że sprawiała wrażenie zdrowszej niż kiedykolwiek. Na powrót skupiłam się na sobie, swoich zabawach i odliczaniu dni do przyjazdu taty. Byłam już w zerówce, więc liczenie nawet takie do tyłu nie sprawiało mi najmniejszych trudności. Tatuś, gdy w końcu przyjechał, był rozpromieniony i radosny. Rzucił swoją torbę w przedpokoju i zawołał nas obie z mamą do salonu. Dał mi lalkę Barbie, które wówczas można było dostać jedynie w peweksie, a mamie piękny złoty łańcuszek z prawdziwym rubinem. A to z jakiej okazji? spytała mama nieco podejrzliwie. Dostałem się! wykrzyknął tata z wypiekami na twarzy. Przeszedłem wszystkie etapy castingu i dostałem się do musicalu, o którym wam mówiłem. Na próżno jednak czekał na jakiekolwiek oznaki radości ze strony mamy, a także na podziękowanie za prezent. Ja natomiast nie posiadałam się ze szczęścia, ale moje szczęście nie było dla tatusia wystarczającą gratyfikacją. I jak to widzisz? spytała mama w pierwszym wypowiedzianym zdaniu. No, no, tak jak do tej pory, mniej więcej. Będę pracował w Warszawie, spektakl na pewno będzie grany w całym kraju, a może nawet i za granicą. Dla was raczej nic się nie zmieni, bo widywać się będziemy normalnie jak dotychczas, no i pieniędzy może będzie więcej. A dla ciebie co się zmieni? Teatr się zmieni, z naszego dość prowincjonalnego na warszawski. Otoczenie się zmieni, będę pracował z gwiazdami najczystszej wody będę o wiele bardziej znany. Aha, będziesz bardziej znany yy, bardziej niż teraz domyślam się spytała mama z drwiną w głosie Bardziej odparł tata jeszcze spokojnie. Wyobraź sobie, że czytałam gdzieś o tym wielkim muzykalowym projekcie. Zabiera się do niego jakiś młody nieopierzony aktor tuż po studiach, a to raczej zapowiada wielką klapę niż wielki sukces. Im większy będzie rozmach, tym większa będzie porażka i większy wstyd. Nie wiesz o czym mówisz, Asiu. Tata wciąż jeszcze powstrzymywał się od okazania wzbierających w nim emocji. W castingu brało udział tysiące osób. Nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Mnóstwo ludzi ubiegało się o najmniejszą choćby rulkę. No właśnie, matka skrzywiła się. To się nazywa owczy pęd im więcej baranów leci w jednym kierunku, tym więcej durni się do nich po drodze przyłącza, a ty między nimi. Chwileczkę. Do tej pory ci się podobało, że jestem aktorem i gram na scenie, że widownia zawsze jest pełna, a bisy trwają prawie bez końca. Tatuś zaczął już cedzić przez zęby. Podobało mi się ładnych kilka lat temu. Ale ileż można fikać nogami w tym samym przedstawieniu, śpiewać te same, że tak powiem, szlagiery i czekać na swoje pięć minut a niechby i nawet minutę, ale Taką, która by mi pokazała, że miałam jednak na co liczyć przy tobie. Bo co ty z tego masz tak naprawdę? A co ja mam? Chłopa od czasu do czasu, bo najczęściej, poza domem, nawet kasy nie ma z tego przyzwoitej. Dlaczego więc szukałaś sobie męża w teatrze? A nie od razu w telewizji, na przykład? Albo na budowie, gdyby ci się zamarzył ktoś z konkretniejszym zawodem. Teraz już bym nie była taka głupia. Masz rację. Na budowie bym szukała. Miałabym normalne, ustabilizowane życie przy boku silnego faceta i wypłatę co miesiąc w określonym dniu. Jest jeszcze inne wyjście, warknął tata i wreszcie walną pięścią w ławę, jak prawdziwy, silny facet z budowy. Ty też masz zawód, idź więc do pracy i sama sobie zadbaj o ustabilizowane życie. Nie mogę. Nagle mama rozszlochała się histerycznie. Nie mogę, bo kurwa, jego mać? W ciąży jestem. Tata na te słowa z czerwonego zrobił się blady i całkowicie zmienił ton. Padł przed mamą na kolana i zaczął ją całować po rękach. Asiu, asieczko kochana, Kwilił, jak dzieci. Oczywiście, że w tej sytuacji masz prawo czuć się podenerwowana, mieć huśtawki nastrojów, a nawet napady agresji. Ja to wszystko rozumiem, więc ci wybaczam, ale i ty mi wybacz, że byłem taki opryskliwy. Dobrze? Mama wstała i poszła do kuchni. Otworzyła słoik ze śledziami w occie i zaczęła z niego wybierać palcami leżącą na wierzchu cebulę. Tata podążył za nią, ja również. Cieszyłam się bardzo, że będę miała braciszka lub siostrzyczkę, wszystko jedno, w każdym razie kogoś, z kim będę mogła się bawić, rozmawiać, powierzać mu swoje małe tajemnice. Będzie dobrze, Asiu. Tata objął mamę ostrożnie, by nie wywalić niechcący zawartości słoika, ale ona nie prędko dała się udobruchać. Ojciec zaś, teraz już niczym niezrażony, nadskakiwał jej przez cały czas pobytu w domu. Powtarzał, że wszystko będzie dobrze, że teraz już wie, co powinien zrobić i zrobił. Gdy przyjechał następnym razem, oznajmił z dumą, że zrezygnował z udziału w musicalu, zrezygnował również z dotychczasowej pracy i załatwił sobie wyjazd na kontrakt do Niemiec przy budowie. W tym miejscu wspomnę tylko raczej bez komentarza, że ów nieopierzony aktor po studiach, jak go nazwała mama, nazywał się Janusz Józefowicz, a muzykal nosił tytuł metro. Babcia Kundzia przez jakiś czas miała do mamy pretensje, że powiedziała ojcu o swoim stanie. Jej zdaniem wszystko było na jak najlepszej drodze. Pojęcia nie miałam, o jakiej drodze mówi, ale skoro mama była innego zdania, ja również się z babcią nie zgadzałam. Za chwilę sam by zauważył, odpierała jej zarzuty mama. Ciąża to nie jest coś, co się samo rozejdzie po kościach. Samo może nie, ale przy pewnej pomocy i owszem, odpowiadała babcia. Raz już ci się w końcu rozeszła. Może i tak, ale teraz ja bym prędzej wykorkowała. Trzeba było jeszcze trochę zaczekać. Płętowała babcia i wtedy gadać, jakby co. Jasne, a najlepiej podstawić mu pod nos gotowego noworodka, bo a nuż do tego czasu coś by się mogło wydarzyć. Pierdzielisz, Aśka, ale to w końcu twoja sprawa, więc. Rób sobie, co chcesz. Tak mniej więcej wyglądała wymiana zdań między mamą i babcią na powyższy temat, który powracał jeszcze niekiedy. W czasie całej ciąży nie widziałam, aby mama leczyła się babcinymi miksturami. Sięgnęła po nie dopiero w ostatnim dniu, gdy zaczęły się bóle. Gromkim głosem przywołała do siebie babcie i zażyczyła sobie odpowiedniego medykamentu. Nie spieszyło się jej za bardzo do szpitala, postanowiła więc zostać w domu tak długo jak się da. Bóle były chyba jednak coraz częstsze i babcia coraz częściej przystawiała jej do ust literatkę z lekarstwem. Moja siostra, Marcysia, przyszła na świat jeszcze tej samej nocy w szpitalu, do której zawiózł ją wyrwany ze snu sąsiad. I mamusia i ona miały we krwi po dwa promile. Długo mi się wydawało, że jest to jakiś wyznacznik skali urodzeniowej, i gdy pani w szkole, chodziłam już wówczas do pierwszej klasy, pogratulowała mi siostrzyczki i zapytała, ile mierzy. Odparłam z dumą. Trzy kilo pięćdziesiąt centymetrów i dwa promile.